No, siemanko moi drodzy. Dzisiaj wam pokażę, co zamówiłem na ten sezon, przynajmniej jak na razie, na ten początek sezonu, który będzie się nie zbliżał. Ja chcę być przygotowany i zobaczycie sobie, co zamówiłem z Dorado. Ten piękna paczuszka, co ona zawiera, za chwilkę sami się dowiecie. Ja już się nie mogę doczekać, aż ją otworzę. Jak ją wiozłem, to po prostu aż... No ale dobra, stwierdziłem, że wam pokażę, co tam w niej jest dokładnie i zrobimy taki unboxing razem z wami. No i cóż, zabieramy się za otwieranie paczuszki. Ogólnie paczka nie jest zbyt wielka. Ach, już pachnie tymi woblerkami. To jest, czy jest tutaj gdzieś? To jest chyba góra. To jest nam najmniej potrzebne. Najbardziej co mnie interesuje jest oczywiście tutaj. Ach, dobra. I teraz po kolei. Tutaj mamy po dwa. Jest tak. Invader 20 gram 9 cm. Taki kolor, taki sam Invader, tylko że kolor z niebieską, tak jakby górą. To do tych to przejdziemy chyba za chwilkę. Kolejne Invadery, ten same. Ten sam rozmiar, to jest ta sama waga. Tak, 9 cm, 20 gram. Tutaj taki z zielonym. Dobra. Powiem wam, że tutaj się zaczyna fajna też zabawa. Dla mnie nowe, Temper. Nie łowiłem i nie używałem tego woblera. Wygląda w ten sposób. 10 cm 22 gramy. Kilka ich zamówiłem. Schodzi ten na głębokość 2 metrów. Tutaj niektóre mam podwójne. Tutaj mam takiego okonia. Powiem wam, że one są mega fajnie, realistycznie zrobione. Tutaj mam też te same tyle, tylko że to jest 41 gram i 14 cm. Naprawdę maszyny. Ja wam tutaj porobię też zdjęcie już bez tych pudełek. Również. Zobaczcie sobie, na Mistrzostwo Świata. To akurat to mówiłem dlatego, bo widziałem na targach, gdzie właśnie Darek mi polecał te produkty. I akurat te modele. Tutaj te mniejsze 10 cm, powiem wam, że muszę je wyjąć z pudełek, żebyście zobaczyli, jak one naprawdę fajnie wyglądają. Pudełka troszeczkę tutaj zniekształcają. Także troszeczkę zamówienie, jak widzicie, poszło. Tutaj to samo, też Temper. Dyszka 10 cm, tak? Dobrze, nie oszukuję was. Nie oszukuję, 10 cm. I tutaj pod pstrążki, pod sezon pstrągowy oczywiście, czyli najlepsze siekiery, jeżeli chodzi o Dorado na tą właśnie rybę, czyli na pstrąga, czyli Invadery, moi drodzy, to są Invadery, dla mnie i dla Tomka zamówiłem, 4 cm, 2,2 grama, także troszeczkę tych woblerów, jak sami widzicie, zamówiłem tych Invaderów na pstrąga. Mam zamówionych i przyszło 2, 4, 6, 8. Tych jest 10. Tych większych Invaderów jest 3. Tak jak dobrze zamówiłem. Tutaj jest 2 te większe. I
Aha, tu jeszcze jest ten inwajderek. I tak jak mówiłem, te 2, 4, 6 i 8 tych wszystko się zgadza jak najbardziej. Zaraz wam to fajnie ułożę i porobię fajne ujęcia, żebyście zobaczyli, z czym jest, z czym tu się je. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 24 woblery zamówiłem. Kilka spółek, ale naprawdę warto. Zaraz to wszystko zobaczycie, porobię wam fajne ujęcia zarówno tych woblerów, jak i bez opakowań, jak i w opakowaniach. Zaraz wszystko zobaczycie dokładnie. Ja się mocno jaram, bardzo mi się te wszystkie sprzęty podobają, więc wracam do was za chwilę. Także zobaczcie sobie mistrzostwo. No i cóż, nie wierzę, że nie będzie na to z jakichś rewelacyjnych efektów. Będą na 100%. Tak samo i na to, zobaczcie sobie. Pięknie się mieni. Troszeczkę waży. Musi być na to odpowiedni sprzęt, ale myślę, że jest naprawdę warto. Tak samo jeżeli chodzi o te invadery. Coś pięknego. Tu już są w tych akurat oczy malowane. Świetna, świetna sprawa. Jeszcze wam pokażę na przykład tego. To jest właśnie sztemper, czyli mniejsza od tamtych. Mniejsza, lżejsza opcja. Czyż nie jest rewelacyjny? Powiem wam, że nie będę nagrywał wam każdego z osobna, bo nie będę ich wyciągał wszystkich, ale cóż, bardzo się cieszę, że to wszystko doszło. Dziękuję bardzo firmie za to, że to wszystko elegancko zapakowane doszło w całości, bez żadnych problemów. Cóż, mi pozostaje tylko to, żeby brać je i testować. Na pewno jednym z pierwszych do testów to będą oczywiście invadery na Pstronga, ponieważ na to się nastawiam głównie na ten moment. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby to nie poszło na marne i żeby były fajne efekty. Piąteczka dla was. Do zobaczenia.